Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii co roku organizuje cykl konferencji naukowych, których gospodarzami są miasta, w których znajdują się wydziały lekarsko-dentystyczne. W tym roku organizacja przypadła wydziałom z Warszawy, Krakowa, Lublina, Poznania, Gdańska oraz Zabrza. To nie jest tak, że każda uczelnia może sobie na to pozwolić. My w PTSS-ie przez drogą losowania i wyboru wybieramy te 5-6 miast, które dostąpi zaszczytu organizowania konferencji w ciągu roku. No i na szczęście w tym roku udało nam się. Będzie poruszonych wiele ciekawych tematów. Między innymi wypowiadał się będzie pan doktor Wieng, specjalista z dziedziny periodontologii. Kolejnym prelegentem będzie również Maciej Michalak, który zagłębi się w tematykę implantologiczną. Będzie też na samym końcu trio z naszej uczelni, dwóch lekarzy, chirurgów oraz jeden protetyk i będą nam mówić także o implantach i nowoczesnych rozwiązaniach w protetyce. Do tej pory Zabrzeński Wydział zorganizował już 3 takie konferencje. Wszystkie jednak odbywały się w Katowicach. Tym razem oprócz stolicy województwa organizatorzy postanowili pokazać gościom także swoje miasto. Dlatego część naukowa konferencji odbyła się w Zabrzeńskim Domu Muzyki i Tańca. Dużo osób często na konferencjach, jak mówiliśmy, z jakiego jesteśmy oddziału Zabrze, nie bardzo było w stanie wskazać lokalizację naszego miejsca. A Zabrze to gdzieś Śląsk. Wszyscy mniej więcej kojarzą Katowice, ale Zabrze na przykład w Gdańsku albo w Lublinie, no już nie jest takim miastem rozpoznawanym. Dlatego zawsze musieliśmy tłumaczyć, tak, no Zabrze jest to miejsce, które znajduje się, jest to miasto na Śląsku, niedaleko Katowic i musieliśmy bardzo, bardzo jakby to wyjaśniać. I stwierdziliśmy, że w tym roku dzięki współpracy z Urzędem Miasta tutaj w Zabrzu, dzięki udostępnieniu Domu Muzyki i Tańca, możemy wypromować nasze miasto jako nasze macierzystą jednostkę. Tegoroczna konferencja miała także zupełnie inny charakter niż poprzednie. Postanowiliśmy w czasie konferencji nie tylko stworzyć sesję wykładową, nie tylko warsztaty w niedzielę, nie tylko 2 imprezy integracyjne, ale również połączyć to z promocją Śląska, czyli z informacjami, ciekawostkami na ten temat. Dodatkowo jeszcze przygotowaliśmy zwiedzanie kopalni Guido oraz kilka informacji, które pozwolą uczestnikom jakby bardziej zapoznać się z tym, jak to tutaj na Śląsku funkcjonuje i dlatego zaprosiliśmy wszystkich do Zabrza. Stąd też nazwa konferencji Industria Dent. Promocja regionu udała się tym bardziej, że w spotkaniu wzięła udział rekordowa liczba ponad 1000 słuchaczy z całego kraju. Dosyć fajne jest to, że tam prowadząca mówi taką gwarą śląską, bo to jest to, co się ludziom najbardziej kojarzy ze Śląskiem. No jest też rozrzucone te imprezy po Katowicach, tu jest część warsztatów też w Katowicach i w Zabrzu. No na pewno jest to jakaś fajna promocja naszego regionu. Oddział Zabrze w tym roku bardzo mocno postawił na promocję całego regionu. Zawsze przy takich wydarzeniach funkcjonują wydarzenia na Facebooku i oni codziennie publikowali jakąś ciekawostkę na temat Śląska. Dla wielu ludzi Śląsk nie kojarzy się zbyt kolorowo, natomiast oni, myślę, odczarowali tutejsze rejony. Organizowane przez Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii konferencje od początku mają duże wsparcie władz uczelni medycznych oraz miast, w których organizowane są spotkania. Najważniejsze, że potrafimy docenić ten potencjał, który tkwi w Zabrzu, jeśli mówimy o medycynie. Tak naprawdę zaczątki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a więc Akademia Medyczna, wiele dekad temu rozpoczęła działalność tu w Zabrzu. Ja z dużą satysfakcją patrzę na to, co dziś prezentują młodzi ludzie. To przecież, co dziś obserwujemy, to pomysł, to praca studentów. To nie tylko najlepsi wykonawcy ciężkiej sztuki medycznej, ale to też doskonali ambasadorowie Zabrza. Nie da się inaczej tego ocenić, jak tylko w bardzo wysokich kategoriach. Sądzę, że młodzież, która z całej Polski tutaj przyjechała, wyjedzie przeszkolona, bogatsza w doświadczenia i wiedzę. To spotkanie tak naprawdę służy oczywiście celom merytorycznym, ale też służy spotkaniu się tej młodzieży, integracji. To są przyszli stomatolodzy, przyszli dentyści, lekarze dentyści z całego kraju. Oni się tutaj poznają, oni tutaj poznają swoje zainteresowania. Dzięki temu pewnie w przyszłości będą lepiej współpracować, więc
To jest naprawdę wspaniała impreza. W ramach zabrzeskiej części konferencji można było zapoznać się także z najnowszymi nowinkami technicznymi oraz bogatą ofertą sprzętu dentystyczno-stomatologicznego. Każdy by chciał jechać, każdy sportowiec, każda cheerleaderka, każdy cheerleader. Staramy się jak tylko możemy i naszym takim największym, myślę, marzeniem jest właśnie pojechać na te Mistrzostwa Świata. Przede wszystkim to jest takie przeżycie, którego tak naprawdę nie da się opisać. Rzadko co jest taka możliwość, żeby właśnie pojechać do Stanów Zjednoczonych na właśnie takie zawody. W spełnieniu tego marzenia zabrzeńskiej grupie może pomóc każdy z nas. Wystarczy wejść na portal Polak Potrafi i wesprzeć zbiórkę funduszy na podróż zespołu w kwietniu do Stanów Zjednoczonych. Jest to bardzo duża suma, rzędu 80 tysięcy złotych. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone? Przede wszystkim na zakup biletów lotniczych, na wizy dla sportowców, noclegi, opłaty rejestracyjne. Miałoby pojechać tam 16 zawodników, dwóch trenerów. Cały czas przygotowujemy się pod kątem udziału w Mistrzostwach Świata. W dywizji oczywiście akrobatycznej. To już trzecie podejście zawodników do udziału w Mistrzostwach Świata. W poprzednich edycjach udział został przekreślony przez brak funduszy. W 2015 roku, kiedy drużyna ponownie zdobyła tytuł Mistrza Polski, pojawiła się kolejna nominacja do reprezentowania Polski na forum światowym. To nominacja, na którą bardzo ciężko pracował cały zespół. Bardzo ciężko trenujemy i trenowaliśmy i będziemy trenować oczywiście przed Mistrzostwami Świata, jeszcze tym bardziej, jeżeli zbierzemy fundusze. Śledzicie czasami, jak to wygląda poza granicami kraju? Tak, ale najbardziej chyba sprawdzamy właśnie Stany Zjednoczone, Amerykę najbardziej. Zabrzeńska grupa powstała w 2000 roku. Po raz pierwszy swoje umiejętności zaprezentowała podczas futsalowego meczu Polska-Portugalia. Od 2006 roku jako stowarzyszenie zaraża dzieci i młodzież pasją do tańca i akrobatyki. Teraz zespół liczy, że ta pozytywna energia wróci i uda się zebrać środki na udział w mistrzostwach. Jeśli się uda, to co pokażecie całemu światu? Akrobacje, piramidy, salta, stunty. Jeszcze inne akrobacje, oczywiście układ taneczny. Do zakończenia projektu na portalu pozostało jeszcze 32 dni, ale już dziś zawodnicy dziękują za każdy gest, bo jak przyznają, każda złotówka przybliża ich do realizacji celu i jest dla nich tak samo ważna. Na razie nie jest to najbardziej oblegane miejsce, ale kiedy tylko stopnieje śnieg, nowy plac zabaw na pewno stanie się centrum szkolnego życia. Jak będę tylko miała czas, to będę na pewno przychodzić tutaj i sobie posiedzieć i w ogóle grać ping-ponga, zjeżdżać. Można się huśtać, zjeżdżać na ślizgawce. No bo jest fajnie. Się gdzie bawić. Można by było się bawić. A już co tam widzicie, że co tam fajnego jest? Huśtawki, tunel, ciucia. Z placu cieszą się nie tylko dzieci, ale i dyrekcja szkoły. Czekaliśmy na ten plac zabaw i myślę, że możemy tak powiedzieć, że nasza szkoła zabrzańska staje się sercem miasta Zabrze, bo zaczyna się od placu zabaw, jak Państwo widzą, jest termomodernizacja placówki i generalny remont, więc podłączamy pierwszą aortę, a później serce zaczyna bić. Plac zabaw to prezent od firmy, która była odpowiedzialna w dzielnicy Zaborze Południe za prace związane z drugim etapem poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Chcieliśmy okazać wdzięczność mieszkańcom, a przede wszystkim dzieciakom dzielnicy Zaborze. Na terenie tej dzielnicy budowaliśmy kanalizację ściekową, deszczową, wodociągi i przez ten czas mieszkańcy mieli sporo utrudnień i to jest taka nasza wdzięczność za to wytrwałość podczas naszej realizacji. Cieszę się, że Zabrze miało to szczęście i dla tych trudnych zadań pozyskało firmy, które mają ludzkie oblicze. Bo to trzeba mieć nie tylko samozaparcie, nie tylko chcieć realizować duże zadania inwestycyjne. To trzeba mieć jeszcze serce i to trzeba jeszcze widzieć drugiego człowieka. Z taką firmą mieliśmy do czynienia właśnie tu w Zaborzu. Miejsce to będzie służyć nie tylko uczniom szkoły, ale i całej społeczności lokalnej. Nigdzie nie było takiego miejsca do przebywania, do zabawy z dziećmi, a w tej chwili stworzyło się coś, gdzie może się bawić i dziecko, i młodzież, bo jak Państwo zauważyli, są i stoły ping-pongowe, jest i stół do szachów, także dorosły też znajdzie tam swoje zajęcie, a dziecko ma swoje huśtawki, pajacyki czy pociąg
do zabawy. Plac zabaw przy szkole podstawowej numer 16 będzie monitorowany, a korzystać będzie można z niego codziennie do godziny 22. Podjęta nowelizacja ustawy o systemie oświaty z końcem ubiegłego roku wprowadza istotne zmiany, szczególnie w wychowaniu przedszkolnym, ponieważ w tej chwili wychowaniem przedszkolnym będą objęte dzieci wieku od 3 do 6 lat, a nie tak jak miało to miejsce w tym roku, była to populacja dzieci wieku od 3 do 5 lat. Natomiast w obszarze szkoły podstawowej także dochodzi do zmian, bo obowiązek szkolny, a zatem wiek, w którym dziecko będzie rozpoczynało naukę, będzie 7 lat, a nie, tak jak w tym roku szkolnym, był 6 lat. Co w praktyce oznaczają te zmiany dla dzieci szkół i rodziców? Po pierwsze, od 1 września 2016 roku naukę w szkołach rozpocznie mniejsza niż dotąd planowano liczba dzieci. Wynika to z faktu, iż w ciągu ostatnich 2 lat do klas pierwszych już poszły 6-latki. Ustawa przywracająca zatem obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich i przywracająca rodzicom prawo zdecydowania, czy chcą posłać dziecko rok wcześniej do szkoły, dla placówek może oznaczać problemy z utworzeniem pierwszych klas. Tu kluczową rolę mają do odegrania rodzice 6- i 7-latków. Jeśli bowiem zdecydują, by ich dzieci szkolną przygodę rozpoczęły w wieku 7 lat, może się okazać, iż 1 września 2016 roku naukę w zabrzeńskich szkołach podstawowych rozpocznie ze względu na wiek około 250 uczniów. Rodzice uczniów, którzy rozpoczynają szkołę podstawową, to rodzice obecnych aktualnie uczniów klas pierwszych, którzy do 31 marca będą mogli podjąć decyzję o kontynuowaniu przez dziecko nauki w klasie pierwszej w następnym roku szkolnym. To jedna grupa. Druga grupa to z kolei rodzice dzieci 6-letnich, to aktualnie w tej chwili wychowankowie przedszkoli, którzy będą mogli także podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki przez dziecko w klasie pierwszej i taką decyzję będą musieli, taką wolę będą musieli oświadczyć w terminie do 31 marca, ale także mogą wybrać oddział wychowania przedszkolnego. W szkole podstawowej numer 1, gdzie naukę 1 września w tym roku podjęło 82 sześciolatków, po wstępnych rozmowach wiadomo, iż z kontynuacji nauki w klasie pierwszej skorzystają nieliczni rodzice. Pójdą do drugiej klasy w większości. Dzieci, które faktycznie tutaj mają jakieś problemy, jest możliwość bez tutaj żadnych konsekwencji ponowienia klasy pierwszej, więc na pewno niektórzy rodzice usłyszą taką propozycję od nauczycieli, żeby jednak to dziecko powtórzyło tą pierwszą klasę bez konsekwencji. Jak do zmiany przepisów podchodzą rodzice sześciolatków? W przedszkolu numer 33 trwają rozmowy i spotkania, ale część rodziców, tak jak pani Aneta, już deklaruje, iż pozostawi swoje dziecko w przedszkolu. Ja już podjęłam decyzję, Maja zostanie w przedszkolu, z tego względu, że uważam, że mimo wszystko emocjonalnie nie jest jeszcze gotowa, żeby pójść do pierwszej klasy. Synek mimo wszystko zostaje w przedszkolu, wydaje mi się, że no, to będzie po prostu najlepsza opcja dla nas. Oczywiście było spotkanie z panią dyrektor tutaj ze szkoły w Zabrzu. Wszystko wygląda dosyć fajnie, przekonywująco, ale taką po prostu podjęłam decyzję. Ostateczne decyzje rodziców, co podkreśla naczelnik Zabrzeńskiego Wydziału Oświaty Andrzej Gąska, to ważne deklaracje ze względu na 3-latków, dla których może zabraknąć miejsc w przedszkolach, z których miejsca otrzymają 6-latki. Ile tych miejsc mamy prognozowanych pewnych? Ile może okazać się, że tych miejsc zabraknie? Otóż spodziewamy się, że będzie to około 5200 miejsc, w tym oczywiście liczymy na to, że około 300 miejsc zapewnia sfera oświaty niepublicznej, są to niepubliczne przedszkola. Z kolei nasze przedszkola, w których w tej chwili jest około 4600 miejsc, utworzą jeszcze także oddziały popołudniowe. Wrócimy także do oddziałów wychowania przedszkolnego tworzonych w szkołach podstawowych. Między innymi właśnie w szkole podstawowej numer 1 od kilku lat taki oddział funkcjonuje. Jak działa, będzie można się dowiedzieć podczas dnia otwartego. W przyszłym roku szkolnym otwieramy oddział przedszkolny, dlatego też zapraszamy serdecznie rodziców i dzieci z rocznika 2-10 na dzień otwarty, który odbędzie się 10 lutego o 16:30 tutaj w naszej szkole. Będą pokazy pływackie, będzie pokaz piłki nożnej przez naszych najmłodszych sportowców, pierwszoklasistów. Rodzice będą mieli możliwość obejrzenia sal lekcyjnych i warunków, w jakich ewentualnie ich dzieci będą się uczyć. Na podjęcie ostatecznej decyzji rodzice mają czas do 31 marca.
Życie Jana Karskiego, a właściwie Jana Kozielewskiego, to niezwykła historia, a on sam może być ponadczasowym wzorem do naśladowania. Można powiedzieć, że był taką postacią bardzo złożoną, prawda, bardzo ciekawą. Miał bardzo jakby ciekawe życie, no i był postacią, która do końca pozostawała jakby wierna samemu sobie. Myślę, że to jest tutaj najważniejsze, co można o nim powiedzieć. Jego postać przybliża specjalna mobilna wystawa stworzona przez Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej. Stworzyliśmy wystawę, która w 20 krokach opisuje jego życie i jego misję, a także życie po wojnie. To jest wystawa, która pozwala w sposób przystępny zapoznać się z misją Jana Karskiego, z jego misją informowania aliantów o zagładzie Żydów na terenach Polski, z którą udał się w czasie II wojny światowej. Misję, która była jedną z najważniejszych podczas II wojny światowej, mimo iż początkowo jego raport nie przekonał ani władz amerykańskich, ani brytyjskich. Były to informacje wstrząsające na tyle, że początkowo jakby to nie to, że mu nie wierzono, ale jakby traktowano to z bardzo dużą rezerwą. Myślano, że jednak to są jakieś dane, no jeśli już, to w ogóle bardzo zawyżone, prawda, bardzo jakby przesadzone, że to nie tak, że przecież w centrum cywilizowanej Europy nie mogą się dziać tak okrutne rzeczy, prawda, zwłaszcza, że tutaj tymi sprawcami byli Niemcy, no to jakby też, prawda, dopowiadano, że przecież w ogóle Niemcy to jednak, no wiadomo, wojna wojną, ale jednak mimo wszystko pewne normy obowiązują. Jan Karski to jedna z najważniejszych postaci XX wieku. Niestety w Polsce jest on ciągle mało znany. Stąd właśnie liczne inicjatywy Instytutu, który chce przybliżyć jego postać przede wszystkim młodym ludziom. Staramy się opowiedzieć o Janie Karskim jako młodym człowieku, który skończył studia, chciał robić karierę w dyplomacji i musiał zmierzyć się i zderzyć się z okrucieństwem wojny. Chcemy też pokazać, że każdy młody człowiek może na swojej drodze podjąć się dużego wyzwania i że Jan Karski jest dla niego przykładem. To nie człowiek z pomnika, to żywa historia, która może być przykładem dla młodych ludzi. Zarówno dyrektor Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej, jak i dr Bogusław Tracz z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przybliżyli zebrzańskiej młodzieży postać Jana Karskiego w ramach otwarcia wystawy. Bardzo to jest ważne, bo młodzi ludzie nie mają wzorców. Najczęściej są to związani z cyber, prawda, wszelakimi urządzeniami, a nawet nie wiedzą, komu to zawdzięczają. Uważam, że jest to inicjatywa bardzo, bardzo cenna. To nie tylko na przedstawianie postaci Jana Karskiego, ale Polaków, których młodzi ludzie nie znają. Nie mogą ich też cenić, nie mogą się kierować ich ideami, nie mogą ich naśladować. Organizatorem wystawy jest Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, która nawiązała współpracę z Instytutem. Bardzo się cieszymy, że udało nam się tą współpracę nawiązać, bo uważamy, że i postać Jana Karskiego, i wszystkich tych nazwanych i nienazwanych sprawiedliwych wśród narodów świata powinniśmy młodzieży przypominać, powinniśmy cały czas o nich pamiętać. Wystawę Jan Karski, Człowiek przez duże C, można oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury do końca lutego. Na ten moment maturzyści czekali długo. Po miesiącu przygotowań zaprezentowali efekty. Tym razem w pierwszych parach znaleźli się uczniowie pierwszego liceum. Jak mówią, tutaj liczyła się przede wszystkim spontaniczność. Trudnością jest zgranie wszystkich uczniów, żeby to wszystko wyszło równo. A jest trema? No jest trema na pewno. Wyczucie rytmu na pewno. To tak, i to chyba wszystko. Trema jest? Nie. Nie ma. Przy takiej liczbie uczniów o perfekcję trudno, ale jedno przyznać trzeba, wszyscy bawili się wspaniale. 9 już Poloneza odtańczyło w Zabrzu kilkuset tegorocznych maturzystów. Tym razem jest to między 700 a 800 maturzystów na 1000 wszystkich, których mamy w szkołach ponadgimnazjalnych. Czyli prawie każdy maturzysta będzie chciał tutaj przyjść. Pomysłodawczynią imprezy jest prezydent Zabrza. Jak podkreśla, to wyjątkowy dzień, który młodzi ludzie zapamiętają na długo. Dziś młodzież pierwszego ogólniaka porwała do Poloneza, ale też trzeba powiedzieć, że tak naprawdę była młodzież każdej zabrzańskiej szkoły, która za chwilę będzie zdawała maturę. Ogromnie się z tego cieszę. Cieszę się dlatego, że to daje obraz tego, że miasto Zabrze żyje od przedszkola do seniora.
poprzez maturzystów, którzy dziś nadają ton naszemu miastu. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik tradycyjnie przygotowała dla maturzystów prezent w postaci biletów na mecz Górnika Zabrze. Nie wszystkie miasta mogą pochwalić się taką imprezą, a jak mówią jej organizatorzy, pomysł był strzałem w dziesiątkę. Warto pokazać młodych ludzi, którzy tą maturę zdają. Warto, żeby ludzie mieli świadomość, że tej młodzieży jest bardzo wiele. Po drugie, warto, aby każdy mógł z tego skorzystać, z tej oferty i każdy mógł tego poloneza zatańczyć. Nie każdy trafia na studniówkę, a tutaj jest szansa, aby każdy mógł stanąć razem z kolegami z wszystkich zabrzańskich szkół i razem coś wspólnie wypracować. Zapytaliśmy młodych ludzi, czego im życzyć. W końcu zostało 100 dni do ich najważniejszego egzaminu. Udanych wyborów, bo to chyba teraz bardzo ważny czynnik w naszym życiu. I dobrych wyników na maturze. Na koniec spotkania młodzież odtańczyła Belgijkę. Już bez tremy, za to z ogromną wyobraźnią.